12 restauracji, 130 sklepów i niewiarygodna ilość ponad 150 tysięcy miejsc. Witajcie na nowym stadionie Sułtanów na Goliacie! Połączmy się teraz z naszymi komentatorami. Mac, Brenda? Dzięki, Lena. Moi drodzy, stadion Goliat jest potężny, zatłoczony i bardzo głośny. Sułtani! Sułtani! Nie chciałabym być teraz na miejscu drużyny na kamer. Ściśnie ten hałas i to już! Rany, ale głośno! Super Strikers, 12 zawodnik. Pierwszy gwizdek. Kto jak kto, ale Nakama są przyzwyczajeni do głośnej widowni. Miko i jego zespół słyną ze swojej koncentracji. Myślisz, że ty poradziłbyś sobie z tym hałasem? Jasne. Ostatnio pracuję nad nowym zagraniem. Jak fani Sułtanów je zobaczą, krzykną: nie, jak on to zrobił? A jak ty sobie poradzisz, Spencer? Będzie ciężko przekrzyczeć takie tłumy. A mówisz do superfana, synku. Jesteśmy najgłośniejsi w tym biznesie. A my tu... O! Miko atakuje bramkę rywala. Shake domaga się od fanów jeszcze głośniejszego dopingu. O ile to w ogóle możliwe! Ten hałas jest niesamowity, prawda, Mac? Co? Dość tego! Wzywam policję! Rany! Czeka nas bardzo wiele pracy. Miko, co się stało na boisku? Byliśmy zwarci, przygotowani, ale ten dźwięk... Co ty, bracie? Przecież grałeś na wielu ogromnych stadionach. Nie zrozumiecie tego, dopóki sami tam nie zagracie. Nigdy nie widziałem Miko tak wystraszonego. To nie w jego stylu. Właśnie dlatego musimy się dodatkowo przygotować na starcie z fanami Sułtanów, profesorze. Normalnie waszym przeciwnikiem jest inny zawodnik, ale dzisiaj będziecie się mierzyć z decybelami. Że co? Decybele to jednostka miary natężenia dźwięku, a w tym wypadku natężenia dopingu. Panowie, najważniejszym elementem gry w takim hałasie jest komunikacja. Opracowałem serię gestów dłońmi, które wykorzystacie w grze. Nauczcie się ich. No jasne. Spróbujmy! Klaus, twoją papuszkę bolą zęby? Chyba muszę poświęcić więcej czasu na naukę. Posłuchajcie mnie, ludziska! Zaczynamy misję! Goliat! 200 restauracji, 130 sklepów, kina, stoiska, lodowisko. Nie mogę zagwarantować, że wszyscy z nas będą... Super, Fran! Właśnie przygotowuję nasz zespół do meczu z Sułtanami. Skupmy się lepiej na przebiciu fanów Sułtanów w śpiewaniu, a nie w zakupach, co? Kochani, mam tu dla was kilka genialnych przyśpiewek do przećwiczenia. Ale najpierw rozgrzewka. Raz, dwa, trzy! Panowie, nauczyliście się już wszystkich gestów. Niektórzy z was nauczyli się wszystkich gestów. Drugim wyzwaniem podczas gry przy rozkrzyczanym tłumie jest to, by poradzić sobie z hałasem. Trenerze, fani nie mają aż takiego wpływu na naszą grę. Przecież my jesteśmy zawsze super skoncentrowani. O czym właściwie rozmawiamy? Wedle moich obliczeń to powinien być poziom... Sultani, dokładnie Sultani, oddający warunki Sultani, na Goliacie! Sultani! 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 Sultani, 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 Sultani. Jego nowe zagranie. Tylko czy wrogie środowisko, jakim jest Goliat, to dobre miejsce, by testować nowe techniki? Przekonajmy się.
Co to było? Nawet Sandry tym nie obudziliście. Jeszcze raz, ale tym razem ze wszystkich sił. Drżyjcie, sułtani! Jesteśmy na was gotowi. Aj, 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 aj. Wow, ale grzat! Super Strikers, witajcie na naszym Goliacie. Jestem przekonany, że was przytłoczy ilością swoich atrakcji. Jedzenie, ubrania, akcesoria, kina, lodowisko, małe zoo. Goliat ma wszystko, czego tylko dusza zapragnie. A wy, jako nasi goście, otrzymujecie VIP-owski dostęp do wszystkiego dzięki spersonalizowanym przepustkom. Dzięki! Ale co miłe z pana strony. Ale jedyne, na co teraz mamy czas, to futbol. Nauczyłeś go naszych gestów? Stadion jest pełen pająków? No to ja się stąd zmywam. Nieważne. Powiedz, jak ci się podoba ten cały Goliat? Stary, mógłbym tu zamieszkać. Tu jest tyle rzeczy, które chcę obejrzeć. W takim razie może ci się przydać VIP-owska przepustka. To potężne narzędzie trafiło w dobre ręce i będzie czynić samo dobro. Przynajmniej dla mnie. Do dzieła! Rozpoczynamy mecz na Goliacie! Muszę powiedzieć, że Super Strikers wyglądają na niewzruszonych. Powiedzieć? Chyba raczej wykrzyczeć ze wszystkich sił. No dobra, ekipo. A teraz jedziemy z naszą nową przyśpiewką. Raz, dwa, trzy! Super Strikers rządzą, a runy nasze są. Przeciwnik nie ma żadnych szans, my pokonamy go! Spencer, gdzie ty się podziewasz? Oh, przepustko, jak ja cię kocham! O nie, muszę dostać się na trybuny! Nie wytrzymam tam 90 minut! No. No, to idziemy. Super Strikers od początku wyglądają na nabuzowanych. Tak samo jak ich fani. Wybitki raz na piłkę ma. Odgrajcie się, nie macie szans. Shaker gra, nie strzelać chce, bramkarzu strach, ogarnie cię. Co za sztuczka? Czy będzie bramka? Shaker spudłował. Fatalny błąd. Nie wiem, co się stało. Miałem to pod kontrolą. Trening to co innego niż gra na oczach tysięcy fanów. Następnym razem nie kombinuj tyle. Tak, tylko podaj komuś, kto dobrze wie, jak się... skoncentrować? Tak, to to. Co za ulga. Jestem spóźniony. Fran wścieknie się na mnie. Pójdę skrótem. Do dzieła.
A? Hej, myślałem, że to przepustka do każdych drzwi. Wsparcie fanów całkowicie rozbiło atak Super Strikers. Czy pomoże ono Sultanom wyjść na prowadzenie? Ha! North Shore będzie starał się im przeszkodzić. Wow! Panie Super Strikers stają na wysokości zadania. Ale raczej nie przekrzyczą kibiców gospodarzy. Zupełnie jakby sułtani mieli 12 zawodnika. Gol! I to wszystko dzięki fanom. Halo! Halo! Proszę mnie wpuścić! Halo, co pan tutaj robi? Mów no pan, już! Ten teren jest zamknięty dla postronnych, czyli wszystkich. Przepustka? I więcej nie wracaj! Nigdy! Wow! Pierwsza połowa była zacięta, prawda, Brendo? Czyżby miała wygrać drużyna z większą ilością fanów? Miko miał rację. To się czuje dopiero, kiedy jest się na tym boisku. Coś mi tu nie gra. Ten hałas jest mocno podejrzany. Brzmi co najmniej jak milion fanów, a nie 100 000. Właśnie. Gdzie oni się ukrywają, Shaker? Na lodowisku, czy może w zoo? Przepustki. Ja tak właściwie nie mam swojej. Bez przepustki nie wejdziesz do tej części kompleksu. No, nie! Spędza! Pół meczu za nami! Gdzieś ty był? Nie jestem pewien. Ten stadion to kolos. Korytarze bez końca. Wielkie kubki picia. Przepraszam cię. Zawiodłem jako super fan. Ale obiecuję, że w drugiej połowie dam z siebie 120%. Shaker? W mojej torbie jest stary jogurt. Idź przynieś środek na pchły. Użyj ziemniaka. Albo kartofla. Już ładnie. Tutaj dzieje się coś dziwnego. Użyj przepustki, żeby to zbadać. Idziemy, Fran. Trzeba działać. Spędza, stój! A twoja obietnica? Super Strikers potrzebują nas bardziej niż kiedykolwiek. Fran, dla super fana liczy się nie tylko to, co jest tutaj, albo tutaj, ale też to, co dzieje się tam. Dobra, niech ci będzie, panie detektywie. Zacznijmy śledztwo. Musimy jakoś się przebić przez tych podejrzanych naukowców. Już wiem jak. Wymyśl coś. Przecież zaraz nas rozgryzą. A wtedy po raz kolejny zrozumiałem, że E musi się równać MC kwadrat. Wiem. Mnie też czasami tak dopada. Przygotować urządzenie na drugą połowę. Zasilanie. Uruchamiam wzmacniacze. Kilka milionów decybeli. Bezpośrednio pod murawą? Nic dziwnego, że hałas pokonał Super Strikers. Musimy jakoś wyłączyć ten sprzęt. I chyba nawet wiem jak. Naprawdę? Czas działać.
Za chwilę druga połowa. Ciekawe, czy Super Strikers zrobią coś więcej niż dobre wrażenie. O, nie sądzę, Mac. Myślałam, że chłopaki w czerwieni najgorsze mają za sobą, a tu nagle zniknęli ich fani. Shaker, coś ty powiedział Spency? Cokolwiek to było, nie sądzę, żeby właściwie zrozumiał twoje sygnały. Żadnych bramek, żadnych fanów. Czy sytuacja Super Strikers może być jeszcze gorsza? Dostaliśmy sygnał! Zaczynamy, panowie! Idziemy, Superfanie. Pora działać. Ha, mam wrażenie, że wszystkie zespoły Superligi powinny wybudować sobie większe stadiony, Mac. Hej, Mondrale! Tutaj jest wstęp wzbroniony! Nie wolno wam tu przebywać! Nigdzie się nie ruszymy, dopóki nie wyłączymy tej waszej maszyny! Tak! Nasz generator decybeli jest zbudowany ze stopu tytanowego! Tytanowego? Jest praktycznie niezniszczalny! Niezniszczalny! Ale my i tak znamy jego słabość! Znamy słabość każdej maszyny! No. Supawani? Raz, dwa, trzy! Fantastyczna parada wielkiego Bo! Nie! Tylko nie to! Przestańcie! Zabieramy się stąd! Pora wrócić do dopingowania naszych! Okrzyki ich kibiców nagle ustały! No właśnie, co się stało? To ich sprawka! Przeciwnik nie ma żadnych szans! My pokonamy go! Wiecie co? Nawet ja rozpoznaję ten sygnał! Panowie, wygrajmy to dla naszych fanów! To co? Klasyczny doping? Ty zaczynasz, Spence! Raz, dwa, trzy, cztery! Super Strikers! Super Strikers! Pamiętaj, musimy się skupić! A, nieważne, strzelajmy gole! Zdają swoim fanom powód do dumy. Teraz nasza kolej, panowie. Raz, dwa, trzy. Super fani! Papa! Trzymajcie się! A to pech, Szejku. Właśnie, a tak dźwięcznie się zapowiadał ten mecz. Przepustka do sukcesu. Dzięki. Mam tu coś dla ciebie, Shaker. A to co? Rachunek z twojej przepustki. Mój autokar odjeżdża, muszę lecieć.
Po co komu 130 kubków picia? Przeciwnik nie ma żadnych szans, my pokonamy go!